Halina Mikołajewska jestem. Tutaj jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie zginął bratanek. Spaliśmy rano. Godzina była przed 7. Ja jeszcze spałam. Wcześniej wzięłam tabletki na serce. I nagle, nie wiem, była 7 godzina, może kilka minut przed 7, ja usnęłam. I huk był, straszny huk był. Ja się obudziłam, wnuczek do góry spał, się obudził, syn też spał, który jest niepełnosprawny, się obudził od razu. Drzwi wysadził, okna wysadził, ogień się pokazał. I zaczęliśmy krzyczeć, pali się, pali się. Właściwie to syn z wnuczkiem krzyczał, pali się, ja też krzyczałam, szukałam, gdzie ktoś jeszcze jest w domu i dożył. Wyleciałam z domu, z mieszkania wyleciałam i na korytarz wyszłam, tu pełno dymu było. Nie mogłam drzwiami już wyjść i oknem wychodziłam. Na to okno nie mogłam się wejść. Ale pomału jakoś weszłam, a przy oknie stała drabina, bo kot wchodził po drabinie do domu i sobie wychodził na dwór. I po tej drabinie zeszłam ja i wnuczek. Później synowi podaliśmy drabinę. I syn też, znajomi mu pomogli oknem wyjść, bo też nie mógł wyjść o jednej nocy. Było tak ciemno, było tyle czadu, było tyle dymu. Materiały budowlane, belki tutaj, bo strop trzeba robić, bo wymiana stropu, desek, podłogi, okna. Najważniejsze, no i tynki, przede wszystkim tynkować trzeba całe pomieszczenie, podłogi.